Chcemy ostrzec naszych obywateli przed działaniami Platformy Obywatelskiej, która próbuje w ostatnich miesiącach przede wszystkim poprzez Donalda Tuska przekazywać fałszywe informacje o trosce. Platformy, gdy... To przede wszystkim to ostrzeżenie, które padło z ust parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości, jak również cała akcja działaczy tej partii pod hasłem Cześć platformą, była powodem zwołania w poniedziałek 12 grudnia konferencji prasowej przez członków Platformy Obywatelskiej na czele z posłem Bartłomiejem Sienkiewiczem. Siedem lat rządów. Siedem lat rządów prawicy PiSu w Polsce i oni idą do ludzi, którzy są w opozycji, którzy rządzili 7 lat temu. Proszę Państwa, 7 lat temu zadłużenie publiczne, czyli całość długu Polski to było 950 miliardów złotych. To był dług pod kontrolą. W tej chwili zadłużenie Polski po 7 latach rządów. Prawicy to jest 1 bilion 720 miliardów. Poseł podkreślił, że dług na jednego Polaka to dziś 46 tysięcy złotych. Odniósł się także do aktualnej sytuacji energetycznej kraju i braku węgla. Proszę Państwa, jak oni nie chcą rządzić, nie potrafią i uważają, że to właściwie nadal my rządzimy, to niech oddadzą władzę szybciej bo tak naprawdę szybciej wyprowadzimy Polskę z tego, z tego zakrętu. Zdaniem Bartłomieja Sienkiewicza Pis prowadzi wojnę kulturową w czasie, kiedy jesteśmy świadkami największego załamania demograficznego w historii Polski od II wojny światowej. Zarzuty o brak programu odparł. Myśmy zrobili cztery kongresy programowe. One były poświęcone zarówno bezpiecznej Polsce, czyli co zrobić, żeby w tych niepewnych czasach mogliśmy żyć w sposób bezpieczny, obronności Polski, energetyce. Te kongresy oczywiście nie były zauważone przez PiS. Na pytanie, dlaczego PiS ostrzega Polaków, odpowiedział: PiS dobrze wie, że Polacy się od niego odwracają. I PiS dobrze wie, że ulega kompletnemu. Takiemu załamaniu cała ich linia propagandowa i to, co mm, robią w Polsce, y, y, zaczyna być coraz bardziej straszne. I w tej panice, i w tym strachu, ma tylko jedną receptę atakować opozycję. Po siedmiu latach rządu to jest jawna Kpina. PiS mówi: Część Platforma, co odpowiada Platforma? Żegnaj PiSie. Żegnaj PiSie. <gulny>